Dzisiaj będzie Tadeusz przedstawia. Co będziesz tutaj, Tadeusz, odpakowywał? Jakiś unboxing zrobisz? Tak? Zrobisz unboxing. Co tu dzisiaj mamy ze znajomymi? Cześć, jestem Wolf of Spiders. Cześć, dzisiaj otworzymy sobie paczkę, która przyszła do nas już jakiś czas temu i po prostu czekaliśmy, żeby był weekend, żebyśmy mieli czas ją otworzyć na spokojnie z wami właśnie. Paczuszka jest od Tomka z firmy Foranto. Foranto, czyli jest to nazwa złożona z trzech wyrazów w sumie. Formika, Antek i Tomasz. Antek to jest właśnie syn Tomka, który zajmuje się rozrysowywaniem właśnie na drewnie tych całych komór, takich jakby w gnieździe. Tak, a ma tylko 8 lat. No i Tomasz właśnie robi z drewna różne gniazda dla mrówek. Od początku do końca sam się tym zajmuje. O kurde. Wow. Ile pięknie jest. No, powiem ci. Jest to. Wow. Już nic więcej nie ma. Jest to, aż nie wiem od czego zacząć, szczerze mówiąc. Może od tego małego? Ok, malutki. A sobie to duże zostawimy na koniec. To zobaczcie, tu mamy 3. Ale to będzie piękne. Jest każde duże. Każde jego gniazdo jest po prostu takie arcydzieło. Średnie. I takie malutkie. Każdy jest inny, każdy jest z innego kawałka drewna. I nawet jakbyście na przykład nie wiedzieli, jakie dla swoich mrówek dobrać, napiszcie do Tomka, jest bardzo miły, na pewno wam doradzi. Powie, jaki kawałek, jaki rodzaj drewna będzie dobry, czy drewno tam akacjowe, czy brzozowe, tak? Z tego co mam pisać. Tak. Przeróżne. I z dębu chyba jeszcze pamiętam? Jakie malutkie. No i, też trochę teraz trzeba poczekać na odbiór zamówienia, bo jednak to zamówień ostatnio u Tomka jest sporo, więc... Podobno poszły w cały świat, nawet do Australii, do Chile. Do USA, trzeba się śpieszyć naprawdę. Ojej! O Jezus, takie piękne! Jako kruszynka. Patrz, jakieś cudo. Jakie chyba śliczne. Chyba zrobimy takie zbliżenia. Bo no tak, naprawdę. Piękne jest. Ale jak to jest miłe, co? No. Ja otwieram już kolejne. Ojej. Taka łodziutka kruszynka. Jest piękne, naprawdę. Aż ciężko uwierzyć, to właśnie Tomek to własnoręcznie robi. Takie dokładne. To wszystko przy live. Szybko, pięknie. Nic nie ucieknie. Właśnie, a to jest szybko, to jest pleksja. To chyba jest pleksja, ale jakieś ślicznie wszystko doszlifowane, piękne jest. No. Żadnych zadziorów nie ma, nie? Wszystko tak idealnie zrobione. Jest piękne. Super. O! Dobra, pozachwycaliśmy się. To jest kolejne cudo. Zobacz, no nie wierzę. O, jest trochę większe. Ale patrz, te nóżki nawet, nie? Śliczne. Już się nie mogę tego największego doczekać. No jest boskie, naprawdę. Teraz jak patrzę na te komory, to mi się wspomniały filmiki, które musicie znaleźć na Facebooku właśnie Foranto. Bo Tomek nagrywa etapy jak robi. Jakieś tam, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Jak żłobi w drewnie, jak właśnie szlifuje. Jak władza, super. Może coś tam się uda wstawić, to zobaczycie właśnie jak to wygląda. O kurde, to ci się spodoba. To jest to, co ci podobało najbardziej to prawie. To chrąbę. Zobacz, no. Cudowne jest. Drewne. Znaczy z tą, z sporą. Tak, ale zobacz, to pięknie wygląda. Właśnie. Tak mi się Weronika najbardziej zachwycała. To... Teraz jak patrzę na to, to mi się lampa odbija w tej ścianie, więc tak widzę po prostu swoje podwójne. A tu się domyślam, że jest to właśnie to, co mi się najbardziej podobało. Tak się zachwycaliśmy na Facebooku z Weroniką. Ta połówka, no widzę, już poznaję to ten. Tak, to jest chyba takie. Tak, to będzie to. O, daj mi otworzyć jedno. To masz, co otwieraj? Wierzę. To podamy na boczek. Nagrywa się? Tak, nagrywa się, zawsze się nagrywa. Ale są piękne, naprawdę. Uwaga, a takie słodkie, takie malutkie.
Sprężyliśmy. Szkoda, że ja nie wiem, z jakiego to jest drewna, bo byśmy wam powiedzieli, ale... O Boże! Kurcz, co to za kolor? Jakiś fajny. Piękne. Patrz, takie inne, nie? To takie pomarańczowe. Tak. Otwieram odgrywamy. Ale śliczne. Wow. No super. Piękne. No jest takie mega. Tutaj, nie? O, jeszcze z mchem. Ty serio, to jeszcze jest mech. No. I wiesz co, i patrz co jest fajnego tutaj. To można sobie postawić na regale, no. Tak? A tu z tyłu mamy otwory, które można połączyć z gniazdem. I gniazdo może połączyć z gniazdem, z areną. I arena może stać z tyłu, taka mniejsza. Nie jest widoczna. I nie będzie nie? właśnie przeszkadzała w niczym. Widoczne. Zrobimy wam jakieś zbliżenia, żebyście sobie z bliska zobaczyli. Ładna to, Lusiu? Nawet zobaczcie Tomek nazwę swoją, Foranto, przypalił tak ładnie. Widać, że ręcznie, bo na każdym inne nieco pismo. Teraz zobaczcie na zbliżeniu, jak to pięknie wszystko wygląda. Kurczę, naprawdę. Nóżki są od dołu, żeby ładnie można było postawić. Wszystko takie dokładniutkie. A nawet patrz, wszystkie te komory, które są te między tymi. No. Takie przejście między komorami. Jak to jest dopracowane. Na filmie to wygląda mega, ale powiem wam, że na żywo wygląda to jeszcze lepiej. I zobacz, to tak dotknąć sobie tutaj tą korę całą. Wszystko jest takie równe, dokładne. A nawet te słoje, pokaż, to jest tutaj ładnie wszystko wycięte w tych słojach. Zobaczcie, jak to jest pięknie wszystko przeszlifowane. No, taki krążek, nie? Przecięty. Tak, te nóżki tutaj, takie o, polskie poradzone. Ten mech, ta kora, no kurczę. Jakie to jest piękne wszystko, takie naturalne, nie? Niby kawałek drewna, przecięty, przeszlifowany, ale zobacz, przy kilku godzinach pracy, jaki zdolny człowiek może arcydzieło zrobić, naprawdę. Tak samo te przejścia między komorami, no przecież no, to jest tak dokładnie zrobione, to jest, tak ślicznie wygląda. No, przepiękna robota. Nawet ta kora, zobacz, to jest taka miła, jest dotyku. Miła kora? No nie? Kora z duszą. Tak, kora z duszą, jak to mówiłeś. Mój tekst. A zobaczcie, też takie małe gniazdka właśnie. Taka kosteczka. No właśnie, bo my się zachwycamy jednym, a są cztery. Przeszlifowana z każdej strony, widzicie? Ona ma ile? To jest 5x5? Nie, nie jest 5x5, chyba większe. Chociaż nie. Nie, mi się wydaje, że to jest 4x4 nawet. Ale patrzcie, to jest tak miłe w dotyku. Widzicie? Dwie komory, wejście. I takie leciutkie, nie? Bo drewno... Tak. Kurczę, no takie leciutkie, naprawdę. Prześliczne, przepiękne, słodkie, megaśne. Z tego co rozmawialiśmy z Tomkiem, to właśnie wytworzenie takiego gniazda dużego, takiego małego jest mniej więcej w czasie bardzo porównywalne z tego względu, że właśnie w takim mniejszym obszarze jest to ciężkie, ciężej wszystko, wiecie, wyżłobić, wszystko zrobić. No ale po prostu, no ja jestem po prostu zachwycony. To jest tak przepiękne. Normalnie chyba zawieszę gdzieś to w kuchni albo w pokoju jakąś półkę tylko dla mrówek. No. Gdzieś kawałek tylko tego. Patrzcie, jak się Łukasz zachwyca. Cieszę się, Łukasz. Oj, się cieszę, naprawdę. Jest przepiękne i zobacz tą strukturę tej, tak to jest przycięte. No. A nawet zobacz kolor. Porównaj sobie kolor tego drzewa, a tego drzewa, widzisz? Spytamy Tomka, jakie to są drzewa jeszcze, nie? Bo to jedno jest takie bardziej pomarańczowe, to drugie jest takie żółtawe. To ma jakieś znaczenie na przykład? Kiedyś I nawet ta kora jest inna, zobacz, tu jest taka... Kiedyś pamiętałem, jak to się rozróżnia. Kiedyś też pamiętałem. Mi się wydaje, że to może być jakieś... Kurde, nie wiem. Nie chcę strzelać. No właśnie, ja też nie chcę. Ale tak to patrząc ma... na korę, to, ma to, to mi się wydaje, że to może być na przykład wiśniowa jakaś. Tak po korze. Może być taka różowa, właśnie taka jakby jak z jakiegoś drzewa owocowego, a to takie jak w lesie można spotkać.
No ale naprawdę to jest tak. Tam piękne. To tylko takie myślenie człowieka, który gdzieś tam. Kiedyś to pamiętałem mniej więcej, bo potrafiłem po korze rozpoznać drzewo, ale teraz już za dużo czasu w mieście, za mało słabe, czasu. Co? No. Takie miłe w dotyku, naprawdę, no takie piękne, to są takie cudeńka artystyczne. No nagraj tutaj. Już nagrywam. Tomek, czekamy aż zrobisz coś takiego dla ptaszników. Albo dla papug, o, bo też by na pewno chciały. O, taką drewnianą kuwetę jakby miały. Kuwetę? Może jakieś gniazdko? W sumie gałęzie mają drewniane, bo to też jest ważne dla papug, żeby miały drewniane gałęzie, żeby sobie ścierały pazurki. Mi się gniazdko takie te? W sumie? Dobra, Łukasz, możesz robić prezentację? Za chwilę. No ale co to prezentować? Przecież no... No widać, że to jest cud, to jest śliczne. Tutaj jest jedno wejście, tutaj właśnie z tej strony. Takie luksusowe są, to drugie jest wejście. No to takie, są takie pięcio-sześciogwiazdkowe apartamenty dla mrówek po prostu. No. Słuchajcie, jak podobają wam się mrówki, a wasza druga połówka nie jest zbyt jest przekonana, to pokażcie im właśnie gniazdę Foranto. To będzie tak jak ze mną, od razu się zakochała. Mówię, Łukasz, musimy to mieć. To jest coś pięknego. I od tamtej pory, w sumie też dzięki Tomkowi, mamy 5 kolonii, prawda, takich małych kolonii. Dzięki Tomkowi i dzięki Danielowi, tak? Bo Daniel jeszcze... A nie Kasper? A nie, Kasper to był ten drugi, co go poznałeś. Ten pierwszy to był Daniel. Jeżeli chcielibyście jakiś filmik o nich, możemy sobie coś nakręcić. Może którąś z tych kolonii byśmy nawet przynieśli do takiego pięknego, cudnego gwiazdeczka. Gdybyśmy wtedy jakąś arenę już przygotowali dla nich. Ja najbardziej bym chciała, żebyśmy już mieli przeprowadzone mrówki, te, które zbierają nasionka, gromadzą sobie w korytarzach. Wtedy będziemy mogli wam pokazać, jak one tutaj sobie będą chodzić. Wiecie, mrówki są takie pracowite, wszystko sobie noszą, układają. Już teraz w tych arenach, które mamy, w tych gniazdach, bo tam Łukasz ma chyba 5 kolonii. Pięć. Znaczy no, gniazda, one są na razie w próbówkach, no. To jeszcze ostatnie gniazdo. Takie właśnie mniejsze. Ale też jest pięknie wyglądane. Trochę jest podobno do tego malutkiego. Mhm. Tylko to już ma nóżki. Tak, no już jest... tam jest więcej komór, coś tam się już dzieje. Tak, tutaj są dwie komory, a tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć komór. Też. To jest chyba to samo też, drewno, nie? Tak, to chyba jest to samo. Ale również jest pięknie zrobione. Patrzcie. Nie trzeba od razu kupować dużego, można sobie takie małe na początek strzelić. Foranto. Takie małe arcydzieło. Także mamy 4 gniazdeczka. 2 takie właśnie większe z korą dookoła. 2 takie mniejsze. Jedna taka malutka kruszynka, kosteczka. I wszystkie są takie przecudnowe, tak są piękne. No ja się nie mogę przynajmniej napatrzeć. Cóż czuję, że dzisiaj wczoraj zamiast sobie coś pograć, to po prostu będę siedział i patrzył tylko na te gniazda. No ciekawa jestem bardzo, czy tak chcę robić. To jest tak cudownie wykonane, no... Ja jestem zachwycony. Nawet zamiast akwarium takie coś można mieć, nie? Postawić sobie gdzieś tam no, na półce. No, dokładnie. Nie wiem, czy to jakoś dużo roboty, nie ma jakichś problemów przy mrówkach. Nie trzeba wody podmieniać. Trzeba się dbać o arenę. Tylko tak, to jest takie stojące na nóżkach, że tutaj sobie można podłączyć z tyłu tą arenę. Jak się postawi tak, to widać tylko ładne gniazdo, a z tyłu jest arena i tego nie widać. Ale na przykład przy tym, to jest takie leżące, takie ciastko bym powiedziała, nie? Mhm. A z kolei arena jest tu, więc to już takie leżące będzie. To wtedy możesz tylko, nie wiem, arenę pionową zrobić na przykład. Fajnie by było, jak już byśmy przeprowadzili, jakbyśmy na przykład odłączyli aparat i potem tak na przyspieszenie, jak one tak latają, biegają, nie? Tak noszą. No. Noszą, układają coś tam. Dajcie znać, czy byście chcieli coś takiego. Ale takiego gniazda na razie moglibyśmy tylko jedną kolonię prowadzić, jak na razie, bo te Messor Barbaros, one tam ich jest na mało. Naprawdę są przepiękne, no. Wcale się nie dziwię, że ludzie z całego świata je kupują. Chyba nie widziałam piękniejszych formikarii. I to drewnianych, bo zazwyczaj to, co tam można na giełdzie na przykład zobaczyć, to są jakieś... Plastikowe, szklane. No.
A tutaj mamy taką właśnie naturalną, ekologiczną, fajną. I to, co właśnie Tomek wykorzystuje, to są jakieś tam... Szczinki drewna, to po prostu ktoś wykorzystuje do palenia w piecu. Jeszcze możecie na jego stronie zobaczyć takie gniazda, na przykład w kształcie jakiejś gałęzi, jakby przekrój gałęzi takiej grubszej. I też takie gniazdo, o, na przykład w tą stronę i tutaj sobie właśnie... Jeżeli wam również podobają się właśnie gniazda wykonane z drewna przez Tomka, mamy do was propozycję. Jeżeli pod tym filmem znajdzie się 100 łapeczek w górę, to jedno z tych gniazd, prawdopodobnie to, znajdzie się u kogoś was w domu, bo zorganizujemy konkursik. Więc słuchajcie, los tego gniazda spoczywa w waszych rękach. Łapkujcie, udostępniajcie, komentujcie. Konkurs. Wbijajcie też do Tomka na stronę już teraz, bo możecie zobaczyć, jak on tworzy te gniazda. Cały proces jest na filmikach. Albo na zdjęciach. A też wyczekujcie u nas nowego filmu, bo już wkrótce przeniesiemy nasze mrówki, te, które zbiera im ziarenka. Mesor Barbaros. Tutaj właśnie, do tego formikarium. W takim razie my się już z wami żegnamy. Widzimy się już na tym materiale. Na razie. Pa. Hej.